Panie Filipie, będzie pan posłem? Jest w tej chwili niedziela, godzina 22. W obecnym momencie nie wiem, czy zostanę posłem. Wciąż liczone są głosy indywidualne. Prawdopodobnie oficjalnie dowiemy się o tym w środę, ale być może jakieś przecieki do rana będą. Ale najważniejsze jest to, że mamy taką większość w parlamencie, czy też w tych sondażowych wynikach, ale że można przeprowadzać te projekty, które doprowadzą do naprawy Polski i nie patrzeć na te złe partie, które chciały stworzyć koalicję wszyscy przeciwko jednemu. No właśnie, jakie są te dobre projekty? Te dobre projekty. Ja się bardzo ucieszyłem z tego, co usłyszałem od pana prezesa Kaczyńskiego, że zaczynamy od tego pakietu demokratycznego współpracy z opozycją, że pan prezes Kaczyński zaprosił do współpracy szerszej niż tylko w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy wiemy, że potrzeba nam współpracy w społeczeństwie wzajemnej i pogodzenia się jakiegoś. Jak do tego? Myślę, że prezes Kaczyński będzie tak silną osobą i pani premier Szydło, że do tego dojdzie. Ale jeśli chodzi o moje, o to, czym ja się będę zajmować, to bez względu na to, jaki będzie ten wynik, to edukacja historyczna, idziemy do przodu po to, żeby zbudować porządne, prawdziwe Muzeum Historii Polski po 1945 roku, uczciwe wobec naszych patriotów i bohaterów, a także idziemy po to, żeby zbudować obronę cywilną, której w tej chwili w ogóle nie ma, no i mam nadzieję jeszcze większe finansowanie dla Wojska Polskiego. Jak ocenia pan kampanię? Ciężki czas. Oceniam ją bardzo dobrze, ale tak z wizerunkowego punktu widzenia to była ładna, estetyczna, dużo młodych ludzi, ładne autobusy, to wszystko rzeczywiście bardzo profesjonalnie przeprowadzone, znakomite spoty. Spoty, które oglądałem po 3 razy i mnie po prostu bawiły cały czas. Natomiast poza tym to rzeczywiście praca od 6 rano do 24. Rodzinie starczyło cierpliwości, za co jestem wdzięczny mojej rodzinie. A jeszcze trzeba było w tym wszystkim no jakoś jej poświęcić trochę czasu. Udało mi się w sobotę po już zamknięciu kampanii wkręcić wszystkie zaległe żarówki w mieszkaniu. Więc teraz w niedzielę też jakieś zaległości, ale na poważnie. Dziesiątki tysięcy ulotek, te spoty, to wszystko trzeba było też finansowo zorganizować dobrze, logistycznie. Bardzo jestem zadowolony, czekam na te wyniki. Poinformuję państwa najszybciej, jak to się tylko da, czy udało mi się osiągnąć, zdobyć mandat posła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.